Bale, koncerty i domowe imprezy zawsze w szampańskim nastroju. Mieszkańcy regionu przygotowują się do Sylwestra marzeń. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. W domu z rodziną. Będzie tańczony Sylwester w tym roku. Makijaż sylwetrowy nie jest makijażem takim stonowanym, więc zdecydowanie porywają się ten raz w roku na coś bardziej odważnego. Więcej na ten temat nieco później, a od czego dzisiaj zaczynamy? Czy przywrócenie w Bydgoszczy nazw ulic Przodowników Pracy i Planu Sześcioletniego jest zgodne z prawem? Ponownie tą pamięć szargali. Trzeba szukać ewentualnie, jeżeli już, patronów, którzy łączą, a niektórzy dzielą. Wojewoda podejmie w tej sprawie działania. Przyjrzymy się podjętym wczoraj przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwałom. Problemy z dyżurami lekarzy w szpitalach po wypowiedzeniu przez rezydentów klauzuli opt-out. Spodziewane są problemy kadrowe z obstawieniem dyżurów. Część szpitali w kraju pracuje w trybie awaryjnym, w regionie paraliżu nie ma. Może nastąpić moment, w którym trzeba będzie rozważyć nieco przesunięcie zabiegów planowych. Kamerimicz w przyszłym roku już w Toruniu? Nie mam takich informacji. Bydgoszcz będzie szukać nowej marki promującej miasto. Spór o dekomunizację nazw ulic w Bydgoszczy. Wojewoda skontroluje, czy uchwała radnych o przywróceniu nazwy Aleja Planu Sześcioletniego została podjęta zgodnie z prawem. Wcześniej wojewoda zdecydował, że patronem ulicy będzie były prezydent Lech Kaczyński. Radni przywrócili też nazwę Przodowników Pracy. Decyzja wojewody i uchwała Bydgoskiej Rady Miasta podzieliła radnych i mieszkańców. Aleja prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Zaledwie przez kilkanaście godzin. Decyzją bydgoskich radnych ulica znów będzie nazywać się Aleją Planu Sześcioletniego. Do starej nazwy wróci też ulica Bernarda Śliwińskiego, na której szyldach nadal pozostaną Przodownicy Pracy. Zdaniem wojewody uchwała radnych godzi w dobre imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego i gloryfikuje ustrój totalitarny. Jestem głęboko zażenowany. Powrót, taki złośliwy nawet, powrót do tych samych skompromitowanych nas. No przecież sześcioletni plan to był plan stalinowski podporządkowania gospodarki polskiej interesom Związku Sowieckiego. Radni PO odpowiadają, że plan sześcioletni był korzystny dla Bydgoszczy, bo po jego wprowadzeniu w mieście utworzono wiele zakładów pracy i rozbudowano osiedla. Z kolei postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego ich zdaniem budzi sprzeczne emocje. Należy pamiętać o słowach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wypowiedział na temat Bydgoszczy, że Bydgoszcz jest parszywym miastem. Ja uważam, że taka osoba, która wygłasza takie słowa, nie powinna być patronem ulicy. Ponownie tą pamięć szargali, ponownie ta pamięć została wczoraj przez nich skopana. Szkoda. Szkoda, powtórzę, jak bardzo można nienawidzić drugiego człowieka, pamięć o drugim człowieku. Wczoraj radni PO SLD pokazali. Radni PO i SLD zawnioskowali o powrót do poprzednich nazw, mimo że zgodnie z ustawą dekomunizacyjną powinny one zniknąć z przestrzeni publicznej. Tłumaczą jednak, że chcieli zaoszczędzić mieszkańcom i przedsiębiorcom formalności związanych z wymianą dokumentów i szyldów. Trzeba szukać ewentualnie, jeżeli już, patronów, którzy łączą, a niektórzy dzielą. Decyzje radnych jednak są dla Urzędu Wojewódzkiego niezrozumiałe. W tym wypadku przyjrzymy się podjętym wczoraj przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwałom i podejmiemy stosowne decyzje. Wiele wskazuje na to, że uchwała radnych może zostać przez wojewodę uchylona, a wówczas niewykluczone, że spór rozstrzygnie sąd administracyjny. Na razie w nazwach swoich ulic gubią się mieszkańcy i różnią w opiniach. Ja myślę, że zasługuje na lepszą ulicę. Zdecydowanie, aniżeli planu sześcioletniego. To już taka kołomyja troszeczkę jest. No albo podejmą decyzję, że zmienią, bo jest taka ustawa, żeby te ulice pozmieniać. To powinni pozmieniać i powinien być spokój. Nie to obojętne, no ale może być nowa nazwa. Ale to ludziom się nawet nie podoba, bo przecież trzeba zmienić dowody wszystkie. No to chociaż teraz dowodu, ale normalnie wszyscy mają w starych dowodach ulice i tak dalej. Wszystko pozmieniać. Nie, ja wolę Przodowników Pracy. Dlaczego? Przyzwyczajony. Uchwała radnych wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania. Wojewoda zapowiada szczegółową kontrolę uchwały, co może być zapowiedzią kolejnych zmian nazw ulic. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski.
Coraz większy niepokój wśród pacjentów po wypowiedzeniu przez część lekarzy rezydentów klauzuli opt-out. W szpitalach w regionie zagrożenia na razie nie ma. Najwięcej problemów z zapewnieniem normalnej pracy po 1 stycznia miał Szpital Uniwersytecki imienia doktora Biziela w Bydgoszczy. Ale jak zapewnia dyrekcja, w pierwszej dekadzie stycznia wszystkie dyżury są obsadzone. Sytuacja może się jednak szybko zmienić. Młodzi lekarze w bydgoskim Bizielu pracują 200, 300, a nawet 400 godzin miesięcznie. Często dyżury trwają nieprzerwanie ponad dobę. To jeden z powodów, dla których rezydenci wypowiadają tak zwaną klauzulę opt-out, które do tej pory umożliwiały pracę ponad 48 godzin tygodniowo. Z danych przekazanych przez protestujących lekarzy, na 88 rezydentów zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim imienia doktora Biziela klauzulę wypowiedziało 79 osób. Już za kilka dni będzie pracować zgodnie z kodeksem pracy, czyli tak jakby klauzuli opt-out nie miało podpisanej, co znaczy do 48 godzin tygodniowo. W dniu wczorajszym kolejna osoba wypowiedziała klauzulę. Na taki krok zdecydowało się także kilku lekarzy specjalistów. Dyrekcja szpitala próbuje radzić sobie z tą niełatwą sytuacją kadrową. Na razie udało się zabezpieczyć skład lekarzy na pierwszą dekadę stycznia. Oni oczywiście pracują w swoim rytmie i mają tego prawo 48 godzin. Cała reszta pracy powinna odbywać się w normalnym toku i funkcjonować. Oczywiście może nastąpić moment, w którym trzeba będzie rozważyć nieco przesunięcie zabiegów planowych. Nie tylko czas pracy jest powodem wypowiadania klauzul opt-out przez rezydentów. Ich niespełnionym żądaniem pozostaje podwyżka wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. W regionie nie powinno być jednak problemów z finansowaniem szpitali. Zdecydowanie warto by było uspokoić pewne nastroje i emocje z uwagi na to, że jednak strumień finansowy do szpitali w tym roku trafił i to dosyć znaczący, są to znaczące pieniądze. Z uwagi na to myślę, że bezpieczeństwo pacjentów nie jest zagrożone. Urząd Wojewódzki na polecenie ministra zdrowia prowadzi stały monitoring wypowiedzeń klauzuli opt-out przez lekarzy. Na Kujawach i Pomorzu w sumie klauzulę opt-out wypowiedziało 91 lekarzy rezydentów oraz 7 specjalistów. Według urzędników różnica w liczbie protestujących lekarzy podawanej przez rezydentów i Urząd Wojewódzki może wynikać z dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Służby wojewody nie otrzymały dotąd żadnych informacji z regionu, by działalność któregokolwiek ze szpitali lub oddziałów była zagrożona. Zmieniamy temat. Co dalej z festiwalem Camera Image? W przyjętym wczoraj budżecie Bydgoszczy na 2018 rok zaplanowano na organizację imprezy 5 razy mniej pieniędzy niż zakładano wcześniej. To reakcja władz miasta na podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy Centrum Kongresowego Camera Image w Toruniu. Dyrektor festiwalu Marek Żydowicz nie komentuje sprawy, ale jest niemal pewne, że Camera Image zmieni lokalizację. Czy zostanie w regionie? Sprawdzała Katarzyna Prędkowska. Toruń, Łódź, Bydgoszcz i wielki znak zapytania. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image przyciąga sławy światowego kina. Pytanie, dokąd autorzy zdjęć, reżyserzy, aktorzy i widzowie przyjadą w 2018 roku. Jeśli będzie taka wola ze strony organizatorów festiwalu powrotu do Torunia, jeśli organizatorzy uznają, że są tutaj odpowiednie warunki, to na pewno dla miasta i mieszkańców dobrze. O powrocie Camera Image do Torunia, ale za 5 lat, spekuluje się od 22 grudnia. Wówczas twórca festiwalu Marek Żydowicz, wicepremier Piotr Gliński i prezydent Torunia podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camera Image w Grodzie Kopernika. Przez najbliższe 4 edycje według deklaracji dyrektora festiwalu wydarzenie miało odbywać się nad Brdą. Sytuacja zmieniła się po tym, gdy Bydgoszcz, nie chcąc inwestować w markę, która i tak prawdopodobnie opuści miasto, zdecydowała o zmniejszeniu dotacji na przyszłoroczną imprezę. To są autonomiczne decyzje pana prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta Bydgoszczy. Nie podlega to mojemu komentarzowi. Gdyby chciał przemieść się w takim razie do Torunia wcześniej? Nie mam takich informacji. Aby w ogóle było to możliwe, Toruń musiałby znaleźć dodatkowe 3 miliony złotych w budżecie.
To też musiałaby być umowa długoterminowa, żeby za 2 lata pan Marek Żydowicz nie powiedział: słuchajcie, dajecie mi pieniędzy za mało, ja sobie idę do Krakowa. No tak być nie może. Mamy bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. Tak wiele, że wiele mieszkanek i mieszkańców nie ma pojęcia o tym, co dzieje się w naszym mieście. Więc myślę, że tą politykę kulturalną też powinniśmy trochę sobie zredefiniować i określić, w którą stronę my idziemy. Pytanie też, gdzie festiwal mógłby się odbyć? Sala na Jordankach od początku nie spełniała kryteriów, o których mówił wcześniej Marek Żydowicz i reprezentanci Fundacji Kamer Image. Ona spełniała inne funkcje, których brakowało w Toruniu. Nieoficjalnie mówi się więc, że impreza może w ogóle opuścić województwo kujawsko-pomorskie. Władze Bydgoszczy czekają na ostateczne decyzje twórcy Kamer Image i już myślą, jak zagospodarować pieniądze wcześniej przeznaczone na festiwal. Możemy nasze bydgoskie projekty wzmacniać, rozbudować albo poszukać inspiracji do jakiegoś nowego, który tą pustkę ewentualną wypełni. W styczniu ma dojść do spotkania i rozmów na ten temat z dyrektorami bydgoskich instytucji kulturalnych. Jednocześnie władze miasta zapewniają, że nadal będą dążyć do modernizacji Opery Nowa i budowy tzw. czwartego kręgu. Bydgoszcz, Katarzyna Prędkowska. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Zmiany dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Wielki bal dla wielkiego żużlowca. Areszt dla 8 mężczyzny zatrzymanego w związku z tragiczną bójką w Jordanowie. W jej wyniku zginął 29-latek. Śledczy badają też, w jakich okolicznościach zmarł drugi z mężczyzn, którego ciało odnaleziono w oczku wodnym niedaleko miejsca tragedii. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Łącznie w areszcie przebywa już 8 mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a także zmiany kwalifikacji czynu. Przypomnijmy, do tego tragicznego wydarzenia doszło w Wigilię na terenie Jordanowa, wsi położonej w gminie Złotniki Kujawskie. Uczestnicy, mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, wzięli udział w krwawej bójce. Niektórzy z nich mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia, na co wskazują obrażenia ofiar. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną tragedii może być konflikt rodzinny. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy nie będzie już pomagało w transporcie osób niepełnosprawnych. Kończy się umowa z miastem. Od nowego roku usługi będzie świadczyła inna firma, która wygrała przetarg. Część osób, która przez ostatnie 10 lat korzystała z przewozów, nie kryje obaw. W bydgoskim ratuszu uspokajają jednak, że nic się nie zmieni, a osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogły dojechać do lekarza czy na rehabilitację. Od nowego roku przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Bydgoszczy będzie funkcjonował na nowych zasadach. Dla osób indywidualnych będzie wykonywał prywatny przewoźnik, dla dzieci niepełnosprawnych będzie realizował Wydział Edukacji. Natomiast w tej chwili jesteśmy w momencie przekazywania 2 samochodów do zespołu domów pomocy społecznej. 2 pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych będą służyć podopiecznym tych placówek podczas wyjazdów do lekarza czy na wycieczki integracyjne. Przekazanie pojazdów z Centrum Integracji Społecznej do Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy zapewni realizację usług dotyczących transportu osób do środowiskowych domów samopomocy. Jolanta Wieczorek korzysta z usług firmy przewozowej od 10 lat. Chwali uprzejmych i pomocnych kierowców, na których mogła dotąd liczyć. Teraz boi się, że nie będzie mogła pojechać do szpitala czy na większe zakupy. Od wczoraj okazało się, że osoby nawet takie jak ja nie będą mogły korzystać z tych przejazdów dla osób niepełnosprawnych. To nam po prostu było bardzo przykro z tego powodu, bo jesteśmy mimo wszystko dyskryminowani, a każdy chce funkcjonować w miarę normalnie. Urzędnicy z bydgoskiego ratusza zapewniają, że osoby takie jak pani Jolanta nie muszą obawiać się zmiany w przewozach dla osób niepełnosprawnych. Od nowego roku będzie realizowany przez firmę, która wygrała postępowanie przetargowe. Nie ucierpią na tym mieszkańcy miasta Bydgoszczy, ponieważ będzie realizowany na tym samym poziomie co do tej pory. Wszystkie osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z bezpłatnego transportu na terenie Bydgoszczy, mogą dzwonić w tej sprawie od 1 stycznia do Biura do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej w Bydgoskim Urzędzie Miasta. Miejsca zarezerwowane, kreacje wybrane, o dobry nastrój też nie trzeba się martwić. Już w niedzielę pożegnanie starego i powitanie nowego 2018 roku. Można zdecydować się na kameralną imprezę albo spotkanie w większym gronie. 3, 2, 1.
To najbardziej wystrzałowa noc w roku, Sylwester, już za dwa dni. Zaczęły się gorące przygotowania, by hucznie uczcić nadejście nowego roku. Pomysłów na świętowanie jest mnóstwo. Będzie tańczony Sylwester w tym roku. Kreacja gotowa? Właśnie odebrałam. Dosłownie przed chwilą, dopiero uszyta. To będzie Sylwester roku i zapraszam telewizję do mnie również. Bo mam jeszcze dwa krzesła wolne. W domu z rodziną. W domu, w lokalu lub na miejskiej starówce. Miasta w regionie starają się zachęcić do wspólnej zabawy. Największa sylwestrowa impreza, najbardziej spektakularny pokaz fajerwerków, no i gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy. Toruński Sylwester, tym razem w klimacie lat 60. i 70., a więc wielkie przeboje i kolorowa zabawa. Zaczynamy z Anią Rusowicz. Zaczynamy koncertem zespołu The Postman. Jest to zespół, który będzie grał utwory Beatlesów. Mieszkańcy mają w czym wybierać. Jeśli nie zabawa w centrach miast, to może bal w klubie. Organizatorzy prześcigają się w pomysłach i w cenach. Udział w takim wydarzeniu to koszt od 120 do nawet 1000 zł. Tematyczny Sylwester to jedna z propozycji, która ma przekonać do zabawy. W tym roku przygotowaliśmy taką propozycję Sylwester w okularach. Nasi goście po prostu mają przygotować ciekawe, śmieszne okulary. Taki wieczór zobowiązuje także do wyjątkowego wyglądu. Makijaż, fryzura i wyszukana kreacja to zestaw obowiązkowy. Makijaż sylwestrowy jest takim makijażem, w którym dominują oczywiście brokaty, wszelkie błyski, szaleństwa, więc tutaj oczywiście panie proszą o dużo pigmentów. Sylwester marzeń mogą przeżyć także te osoby, które pozostaną w domach przed telewizorami. Wystarczy włączyć telewizyjną dwójkę i bawić się na koncercie transmitowanym od godziny 20 wprost z Zakopanego. A udana zabawa to bezpieczna zabawa i o tym dzisiaj w rozmowie dnia. Gośćmi Grażyny Rakowicz będą brygadier Jacek Podwolski, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i Paweł Jankowski, ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Początek programu o godzinie 19. Zespół Roan wyjeżdża do Chin. Muzycy zagrają 3 koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trasę jadą z artystami także szef Fundacji Jerzy Owsiak oraz wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. Myślę, że to będą 3 dość niesamowite koncerty Wielkiej Orkiestry. No i zaszczyt niewątpliwie, że sam dyrygent orkiestrowy Jurek Owsiak wybiera się z nami. Zaufał nam, że przygotujemy to tak samo jak w zeszłym roku, a może jeszcze lepiej. Ostatni koncert zespół zagrał w Szanghaju. Teraz odwiedzi także Pekin oraz Ningbo, które jest miastem partnerskim Bydgoszczy. Z Roanem podróżować będzie Iwona Waszkiewicz. Zastępca prezydenta miasta odwiedzi szkoły i uczelnie, gdzie ma zachęcać do współpracy. Bydgoski zespół zabiera też w trasę Jerzego Owsiaka. Razem z Roanem szef WOŚP planuje zaprosić chińskie zespoły na festiwal Woodstock. Symboliczne pożegnanie basenu na ulicy Barzyńskich w Toruniu. Nie brakowało wodnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Z nostalgią początki pływalni wspominali jej budowniczowie. Przez lata wiernie służył mieszkańcom, ale już wkrótce zostaną po nim tylko miłe wspomnienia. Mieszkańcy Torunia pożegnali Elanowski basen na Barzyńskich. W uroczystej zbiórce wzięły udział osoby, które przed laty były przy jego otwarciu. Pamiętam ten dzień, kiedy było to otwierane oczywiście. Była pompa, było wesoło, była zabawa. Był mecz w piłkę wodną, którego chyba nikt z uczestników nie zapomniał. Naprawdę atrakcyjny i emocjonujący. Rozbiórka była symboliczna, a na mieszkańców czekały liczne atrakcje. Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w otwartych lekcjach pływania organizowanych przez toruńskie kluby pływackie oraz w zajęciach gimnastycznych na basenie. Można też było zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne, takie jak maszynownia. 20 lat temu chodziłem z dziećmi na ten basen. Takie są moje wspomnienia. To był rok 86, 88, 89, 90. Jest już nowy projekt basenu. Ma powstać w tym samym miejscu i bryłą nawiązywać do poprzedniego budynku. Zaprojektowała go szczecińska grupa architektów. Nowy basen będzie wielopoziomowy i znajdą się w nim sauny i boiska oraz otwarte kąpielisko. Mieszkańcy będą mogli w nim popływać za 2 lata. A u nas już teraz czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Choć od wypadku Tomasza Goloba na torze motokrosowym w Chełmie minęło już 8 miesięcy, to już nowy świat wciąż pamięta o mistrzu. Do pomocy wychowankowi bydgoskiej Polonii włączył się jego były klub Stal Gorzów. Włodarze żółto-niebieskich organizują charytatywny bal Zawsze Razem dla Tomka Goloba. Podczas tego balu 3 lutego przyszłego roku przeprowadzona zostanie licytacja wielu przedmiotów związanych ze sportem. Między innymi będą to rakieta Agnieszki Radwańskiej, koszulka Roberta Lewandowskiego, narty Piotra Żyły i mnóstwo żużlowych pamiątek. Cały zysk z tej imprezy w 100% trafi na konto Fundacji Polskiego Związku Motorowego, który dalej zostanie przekazany Tomaszowi Golobowi. I co ważne, my też zachęcamy do tego, żeby każdy, a każdy może, pomógł Tomkowi, jeżeli nie poprzez akcję, którą my w tej chwili rozpoczynamy, czyli bal i aukcję na Allegro, ale również poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Fundacji Polskiego Związku Motorowego. W magazynie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń powiemy też o Sofii Enaoui, która postanowiła przygotowywać się do nowego sezonu w Toruniu. O 15 już memoriale Sławomira Wedera, zmarłego tragicznie siatkarza, m.in. bydgoskiego chemika, oraz o noworocznym turnieju koszykówki zawodników z rocznika 2005, o Puchar Prezesa TKM Włocławek. Spotkamy się około 21.45. Zapraszam. Ostatnie dni starego roku z zimą nie mają wiele wspólnego, ale może coś się zmieni. O pogodzie nie tylko na Sylwestra, Alicja Kwaśniewska. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cały czas do kraju płynie chłodne powietrze, zatem dzisiaj w nocy temperatura spadnie poniżej zera, ale na ogół będzie pogodnie. Natomiast jutro czeka nas kolejna zmiana w pogodzie. W drugiej części dnia zachmurzy się i zacznie padać śnieg, który bardzo szybko zamieni się w deszcz. W najbliższych dniach będziemy mogli obserwować ponowny wzrost temperatury. Jednak jeśli noc sylwestrową zamierzamy spędzić na świeżym powietrzu, to nie zapomnijmy, oczywiście oprócz dobrego humoru, zabrać ze sobą parasola, bo chociaż nowy rok przywita nas bardzo ciepło, to od czasu do czasu uroni deszczową łezkę z tęsknoty za starym rokiem. A mnie już teraz łezka kręci się w oku, bo po raz ostatni zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Ale nie mówię do widzenia, a do zobaczenia. No bo to tylko takie tymczasowe pożegnanie. Czekamy więc na Alicję i życzymy jej wszystkiego dobrego. Przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Czy przywrócenie w Bydgoszczy nazw ulic Przodowników Pracy i Planu Sześcioletniego jest zgodne z prawem? Ponownie tą pamięć szargali. Trzeba szukać ewentualnie, jeżeli już, patronów, którzy łączą, a niektórzy dzielą. Wojewoda podejmie w tej sprawie działania. Przyjrzymy się podjętym wczoraj przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwałom. Problemy z dyżurami lekarzy w szpitalach po wypowiedzeniu przez rezydentów klauzuli opt-out. Spodziewane są problemy kadrowe z obstawieniem dyżurów. Część szpitali w kraju pracuje w trybie awaryjnym. W regionie paraliżu nie ma. Może nastąpić moment, w którym trzeba będzie rozważyć nieco przesunięcie zabiegów planowych. Kamerimicz w przyszłym roku już w Toruniu? Nie mam takich informacji. Bydgoszcz będzie szukać nowej marki promującej miasto. To wszystkie informacje teraz o 19.00 rozmowa dnia, nasz wieczorny serwis o 21.30. Zapraszam Państwa i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.